Hej, z tej strony Kuba, a to jest Hokus Pokus Różowa Pantera i będziemy kontynuować poszukiwanie składników na to, aby odczarować księżniczkę Super Syrenkę Ninja, chyba ze snu, ponieważ zjadła, jak sami widzieliście przed chwilą w poprzednim odcinku, zatrute jabłko. Zobaczmy, czy jakieś nowe lokacje nam się otworzyły, do których moglibyśmy się udać. YOLO. Tak jest. Mam dwie lokacje. Udajmy się pierw do tej z tą panią cudną. I zobaczmy, co mamy tutaj do zaoferowania. O, jakaś łódka. Jakaś Indonezja, czy mi się wydaje? Cześć chłopaki, mogę wkręcić się na wasz jachcik? To nie jachcik, Rudziuś, to łódź rybaczka. To może złowimy jakieś sztuki? Za Rudziowiś, przyjacielu. Holy shit, okej. Modlę się o wiatr, żebyśmy mogli żeglować. I o jedzenie, żebyśmy mogli się pożywić. I o pieniądze, zdrowie, piękne kobiety czekające na przystani. I o... Przepraszam, trochę pojechałem. Faktycznie, przesadziłeś. Łatwo ci osądzać. Wpadłeś tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygodowych znaleźć jakiś przedmiot potrzebny do ukończenia gry. A my tu tkwimy na słońcu ładnych parę dni i nic. Ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasze żagle. Przepraszam, nie wiedziałem. Obiecuję, że przy okazji skonsultuję się z Grażyną Padę. Może będę miał jakieś pomyślne wieści. Grażyna Padę. Będzie trzeba to sprawdzić. Któż to może być? A ci co robią? Spróbuj tak. Pójdzie szybciej. Okej, okay, mam płetwę rekina. To płetwa i ogon wielkiego rekina. Po kiego grzyba ktoś miałby obcinać rekinowi płetwy i ogon? Powód jest bardzo prosty. Pieniądze. Pieniądze? Potworne. Nie przyszło wam do głowy, że pieniądze to nie wszystko? Taka lajfa, koleś. Taka lajfa. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. O, pięknie, mamy worek. Czy możemy tu jeszcze... O, możemy wskoczyć do wody. No tak. Siup! Ale nasza pantera to znakomity pływak. I może utrzymywać powietrze prawdopodobnie przez bardzo długi okres czasu. O, jaki smutny rekin. Chyba pamiętam, co tu trzeba zrobić. Na pewno trzeba tego gnoma... złapać do worka? YOLO. I leżeć mi w tym worku, dopóki nie wypuszczę. Może zburzę imidż twardziela, ale mam nadzieję, że ten wąż mnie nie dziabnie. Stary, pomożesz? Kombinuję nad dobrym tekstem epitafium. Na razie wymyśliłem coś takiego. Tutaj spoczywa jeden z ostatnich białych rekinów, którego pocięli głupi ludzie, by jakieś snoby mogły zjeść jego płetwy w drogiej, pretensjonalnej restauracji. Może być? A swoją drogą, co za głupi los mnie spotkał? Ale bandytyzm. Rekinie, nie łam się. Obiecuję, że odzyskam twoje płetwy, albo nie nazywam się Różowa Pantera. Byłbym wdzięczny, Różowa Pantero. Epickość nie zna granic. O, tutaj coś jeszcze jest? Siema. Rany, Julek. Ta Murena wygląda na strasznie głodną. I do tego te zęby. Jeden. Może... gdybym ją czymś nakarmił, czułbym się zdecydowanie bezpieczniej. Okej, okay, wróćmy zatem na statek, bo chyba tutaj nic nie możemy zrobić. Ups, przepraszam. To jest chyba jedyne wyjście. Z obecnej sytuacji. O! Jednak nie. Mamy jakieś te. Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą ci się skorupiaki. A, bo to tędy mamy wyjść. Dobra, to były skorupiaki. Okej, okay, to więc chodźmy zatem na statek.
Z tego co pamiętam, skorupiaki nam posłużą do tego, żeby zrobić dla nich zupę, bo oni nic nie jedli od bardzo dawna. Wyjmij, żeż je. Ten jego spojrzenie na nas w ekran. Ej, panowie! W tym garnku jest tyle żarcia, że powinno starczyć dla wszystkich. Super! Ze skorupiaków można zrobić świetną zupę. Epickie miny. Dobra. Doskonałe. Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. I teraz możemy gwizdnąć płetwy. Teraz, kiedy wszyscy zajadają się zupą ze skorupiaków, pewnie nie zauważą, że zabrałem im płetwy rekina. Okej. Doskonałe. O, nikt nie zauważył. Więc chodźmy płetwy oddać rekinowi, zgodnie z planem. I zgodnie z planem gry przygodowej. Jo. Płyń, Pantero! Wiaderny nam pomógł. Ale jazda! Znów mogę pływać i cieszyć się życiem! Super! Dzięki, stary, wielkie dzięki! Wiesz, tak sobie myślę, że może przerzucę się na wegetariańską dietę i zacznę uprawiać jogę. Trzeba nad sobą pracować, no nie? Spoko, niezły pomysł. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Utknąłem na tej łajbie, zaś na powierzchni jest bezwietrzna pogoda. Może mógłbyś mnie podrzucić? Jasne, cała przyjemność po mojej stronie, różowa rybo. No jak widzicie, wszystko idzie zgodnie z planem gry przygodowej. Pięknie jest, chyba musimy się wydostać na powierzchnię. I ta muryna też mi coś przypomina, coś będziemy musieli do niej zrobić, ale chyba nie mamy na razie dostatecznie wielu składników. Jo! Siema. Czy wtedy... A, możemy się tam udać, albo tam. Mam dwie wyspy tym razem. Na wyspę smoków? Jak sobie życzysz? Na wyspę smoków. Epicko. Mamy dwie wyspy. Jedna to wyspa smoków. Dlaczego wyspa smoków? Jolo. Okej. Już? Mamy tu coś ciekawego? Możemy iść w tą stronę. Zobaczmy zatem, co tutaj się dzieje. O, Pumba! Siema! Wreszcie karty księgi! Hej! To karty z mojej księgi wiedzy! A ty co tak smutasz? Lepiej stąd spadaj! Ratuj się, póki żyjesz! Chyba, że chcesz, aby pożarły cię te ohydne warany! Nienawidzę waranów! Znak mówi, że w okolicy jest ich całkiem sporo. Te potwory wędrują sobie bez przeszkód po całej wyspie! Dlatego się ta wyspa nazywa Wyspą Smoków. Niezły widok! Okej. Okay. Bum! Jestem z powrotem. Wybaczcie, moi drodzy, tą niezauważalną dla was przerwę. Więc zobaczmy, co jest, co się kryje gdzieś indziej. Niezły widok. No fajnie, ale chcę zejść stąd. Możemy iść tylko tam. I tyle? No dobra, trudno. Czekaj, czekaj. Nie dasz rady się zatrzymać. Dobrze, więc udajmy się na tą wyspę. Do dżungli Borneo! Nie jestem pewien, co trzeba zrobić temu gościowi, żeby on się poczuł lepiej. Jo. Okej, siema. Możemy się udać chyba tylko w jednym jakimś kierunku. Tak myślę. Okej, tutaj. Tutaj będzie dobrze, taką mam nadzieję. Siema. Jestem orangutanem, antropoidem. My, orangutany, jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Na wolności jest nas już tylko 5000, jeśli nie mniej.
Orangutan znaczy leśny człowiek. Au! 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 Stary, musisz nieco potrenować. Zapisz się na jakiś kurs albo co? Dokładnie to bym powiedział, bo troszeczkę to było jak wyzie psa, a nie symulowany dźwięk Tarzana. Aczkolwiek nie pamiętam, w którym roku wyszedł Tarzan, więc prawdopodobnie jeszcze wtedy nie znali tego dźwięku. Tu coś mamy. Wow! Ciekawe, siema. Po co to? Holy shit! O, graba, panowie. Znalazłeś naszą wiadomość. Pozwól, że wyjaśnię ci, jak ją odczytać. Znak oznacza, że czworo z nas podróżuje. Te kształty zaś mówią, że podróżowaliśmy przez dwa księżyce, czyli dwa miesiące. Każdy z plemienia Dajak, bo tak się nazywamy, wie, jak to odczytać. Świetnie. Tu coś jeszcze mamy. Cóż to jest? A co to za mazia? W tym drzewie znajdują się tukany, nośniki ludzkich dusz. Samiec zatkał wylot dziupli, w której samiczka wysiaduje jaja. Okej, czyli mamy już nośnik ludzkich dusz, to będzie epickie. A jeszcze posłuchajmy historii tego tutaj wielkookiego stworzenia. Cześć. Jestem nocnym stworzeniem i mam ogromne, świecące oczy, którymi nie mogę ruszać. Ale mogę za to przekręcić głowę o 180 stopni, to też rzadko coś przegapiam. Czy jesteś nośnikiem ludzkiej duszy? Nie jestem żaden nośnik. Pięknie. Możemy to zabrać? Nie możemy. A ty? Co powiesz? Nie jesteś nośnikiem ludzkiej duszy, prawda? Nośnikiem ludzkiej duszy. To najświętszy z ptaków. Okej, kij z tym. Będziemy się ich dopytywać, jak już to wiemy? Pantero, ty idioto. Nie mogę iść. Jestem za słaba. Od 2 dni nie miałam nic w ustach. Czy mamy coś dla niej? Nie chyba. Czy ty nam powiesz jeszcze coś ciekawego? Coś musiało stać się samcowi. Nie powrócił już od kilku dni. Pisklęta nie potrafią się wydostać. Ich dzioby są jeszcze maleńkie i słabe. Okej, czyli wiemy, że musimy tą tutaj czymś zeskrobać. Że mam pazury. Wow, chyba lubicie tatuaże. To nasza tradycja. Każde ważne wydarzenie uwieczniamy tatuażem. Kiedyś kumple robili sobie buldogi z napisem Legia, ale to mnie nie kręciło. Epickość. Dobra, moi drodzy, myślę, że zakończymy ten odcinek tutaj, a w następnym udamy się gdzie indziej, czyli do drugiej lokacji. Ewentualnie zahaczając jeszcze na chwilkę o tutaj nasz domek. No ale to wszystko będzie w następnym odcinku. Dziękuję, że oglądasz.